Dzień dobry Państwu, Piotr Zychowicz, Historia Realna, a więc kolejna dyskusja i rozmowa historyczna. Dzisiaj nietypowo, bo trochę historycznie, a trochę współcześnie, bo choć będziemy rozmawiali o sprawach, które wydarzyły się równo 100 lat temu, to w bardzo, bardzo współczesnym kontekście. Sprawa, która nas chyba wszystkich najbardziej interesuje, czyli pandemia, jak II Rzeczpospolita radziła sobie z równie wielką, a może jeszcze większą pandemią, niż ta, która jest obecnie. No i oczywiście nie unikniemy też tematu współczesności i tego problemu, z którym wszyscy się borykamy, czyli koronawirusa. A moim gościem jest Łukasz Mieszkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję bardzo, że przyjął Pan zaproszenie do naszego programu. Ja dziękuję za zaproszenie, bo do tej pory moje doświadczenia z kanałami na YouTubie o oglądalności dziesiątków tysięcy czy setek, to się sprowadzały do oglądania tylko, więc jestem podekscytowany zasięgiem. No to fajnie, cieszę się, że Pan przyszedł. A powód, dla którego Pana zaprosiliśmy, to jest książka. Największa pandemia Hiszpanki u progu niepodległej Polski. Największa. Kropka. Pandemia Hiszpanki u progu niepodległej Polski. Zorientowałem się, jak czytałem ten tytuł, czyli jeszcze raz, drodzy Państwo, największa. Pandemia Hiszpanki u progu niepodległej Polski. Z pozdrowieniami dla Marcina Wichy, który zaprojektował tę okładkę. Wydawnictwo Polityki. Książka, która, tak jak Państwu powiedziałem, dotyczy problemu bardzo podobnego jak współczesny, z którym borykało się państwo polskie 100 lat temu. Epidemia Hiszpanki była również chyba globalnym zjawiskiem. Dzisiaj mamy COVID-19, wówczas było H1N1, prawda? Ale był też to rodzaj grypy. Pierwsze pytanie, to co? Rozumiem, że wzięła się Hiszpanka z Hiszpanii, tak? Zanim odpowiem na Pana pierwsze pytanie, to jeszcze ad vocem do tego, co powiedział Pan przed chwilą o tym, że teraz jest COVID-19, a wtedy było H1N1. Oczywiście 100 lat temu nie dość, że szczep wirusa grypy, czyli ten, na którego na czubkach białek powierzchniowych znajdują się białka hemaglutynina i neuraminidaza, nie był w żaden sposób odkryty, zidentyfikowany, opisany, to istnienie wirusa było postulowane, to znaczy zostało przeprowadzone kilka eksperymentów, które wskazywały na to, że istnieją drobnoustroje o rząd wielkości mniejsze od bakterii, które też roznoszą choroby. Jeden z polskich, nie wirusologów, lekarzy po prostu w artykule dla Kuriera Warszawskiego pisał o Virus Invisible i ja byłem pod wrażeniem jego odczytania i intuicji. Nie dość, że Hiszpankę z początku uważano za chorobę bakteryjną i leczoną jak chorobę bakteryjną, to jeszcze, i to jest też takie przeczucie moje, bo ja nigdy nie znalazłem w tych swoich badaniach jakby na to ścisłych dowodów, ale podejrzewam, że do pewnego momentu tę samą chorobę brano za kilka różnych chorób. Co znajduje odzwierciedlenie w tym, że nazywano ją w najróżniejszy sposób. Tak? Znaczy mowa jest właśnie o Hiszpance, o grypie hiszpańskiej, o gorączce hiszpańskiej, ale mowa jest także o influency na przykład. Tak? I być może nie do końca jest tak, że to influenza i grypa hiszpańska albo hiszpanka były brane za tę samą chorobę, szczególnie, że ona miała legion imion w ogóle. Tak? No tak, legion imion, a jeszcze większy legion ofiar, o czym zaraz będziemy mówili. Tak. To jest rzeczywiście zdarzenie bezprecedensowe, jeżeli chodzi o swoją skalę. Co do Hiszpanii? Co właśnie, skąd Hiszpania? Hiszpanka oczywiście się nie zaczęła w Hiszpanii. Odpowiedź na pytanie, gdzie się zaczęła, zaprząta głowę badaczom tego fenomenu od dziesięcioleci. Ja poświęcam w swojej książce wiele uwagi temu. Hiszpania nie brała udziału w I wojnie światowej. I przez to zarówno hiszpańska rodzima prasa nie była skrępowana zasadami cenzury wojennej, jak i dziennikarze, korespondenci zagraniczni z różnych krajów europejskich i nie tylko, którzy przebywali w Hiszpanii, też czuli swobodę większą w pisaniu o tym, o czym nie można by pisać w domu. I kiedy wiosną 1918 roku Hiszpanka szalała w najlepsze na co najmniej dwóch kontynentach, to znaczy w Stanach Zjednoczonych i w Europie, prawdopodobnie w Azji była już obecna od wielu, wielu miesięcy. Do Hiszpanii zawitała dopiero w maju 1918 roku i prawdopodobnie przywlekli ją tam
żołnierze portugalscy z portugalskiego korpusu ekspedycyjnego, który został rozbity w jednej z ofensyw Bitwy Cesarza, ostatniej ofensywy niemieckiej na froncie zachodnim, albo po prostu przywlekli ją chłopi andaluzyjscy, którzy jeździli na południe Francji do pracy na stanowiska zwolnione przez chłopów francuskich, którzy polegli albo służyli na froncie. I w maju 20 roku Madryt obchodził Dni Świętego Izydora, najważniejszą fiestę w historii miasta. Choroba wybuchła nagle i zyskała miano żołnierza z Neapolu, ponieważ tak nazywała się najpopularniejsza, najpiękniejsza aria zaczynającego się sezonu operowego. I gazety pisały, że zarówno, że żołnierz, znaczy, że i choroba, i aria, każdy ją załapie, każdy ją podchwyci, jak rozumiem, będzie kaszlał i nucił. Reporterzy angielscy, francuscy szybko zaczęli pisać o tym, że właśnie w Madrycie kilkaset tysięcy ludzi zachorowało, łącznie z królem, premierem i połową rządu. Mimo tego, że ta pierwsza wiosenna fala Hiszpanki w Hiszpanii nie była tak zabójcza jak druga, ponieważ Hiszpania mimo wszystko była jednym z krajów Europy najmocniej dotkniętym przez chorobę. No ale ta nazwa załapała, znaczy, catch, tak? Przyjęła się, dziękuję. Chociaż okay. Tak jak mówię, we Francji, znaczy w Hiszpanii nazywano chorobę francuską, w Polsce mówiono o wołynce albo o chorobie bolszewickiej, w Niemczech mówiono o Blitzkatar, czyli błyskawicznym katarze, albo o szybkiej kuli, ponieważ choroba ścinała z nóg tak szybko jak właśnie kula. W Japonii była to choroba sumo, ponieważ właśnie obalała jak zapaśnik. Czy poczytałem trochę przed naszym spotkaniem o Hiszpance. De facto to można powiedzieć, że objawy były dość podobne, to znaczy dochodziło do wirusowego zapalenia płuc, mam na myśli dość podobne do koronawirusa, czyli to był problem górnych dróg oddechowych i niestety olbrzymia ilość ofiar. Roznosiło się to również w ten sam sposób mniej więcej, prawda, czyli przez, no właśnie, czyli kropelkowanie, tak? No drogą kropelkową. Drogą kropelkową. Natomiast myślę, że widzów będzie najbardziej interesowała kwestia tego, w jaki sposób ta pandemia wyglądała w Polsce, w II Rzeczypospolitej, właściwie zaraniu jej istnienia. Ale najpierw, zanim przejdziemy do tego, w jaki sposób to wyglądało u nas, jak sobie poradzono z tym, jakie było skala tej katastrofy w młodym państwie polskim, żeby państwo zorientowali się w ogóle o jakim masowym i gigantycznym zjawisku, jakiej katastrofie ludzkości mówimy, proponuję panie Łukaszu parę cyfr. Proszę powiedzieć, ilu ludzi na Hiszpankę zachorowało w latach 18-20, ile zmarło? Czy w ogóle mamy jakieś takie twarde dane, statystyki? Szczegółowych danych oczywiście nie mamy, ponieważ pandemia faktycznie, tak jak teraz zresztą, tak, biegła cały świat. Właściwie jedynymi niespecjalnie szalała na Antarktydzie i powiedzmy, że Australii udało się jakoś tam uniknąć takiej niszczycielskiej fali zachorowań. Od kilkuset milionów do miliarda ludzi zachorowało przy świecie, którego populacja wynosiła, z tego co pamiętam, miliard trzysta milionów. No właśnie, bo pamiętajmy, drodzy Państwo, że wszystkie cyfry, które teraz padną, musimy w stosunku do obecnych cyfr mieć tą świadomość, że ludzkość była 7 razy mniejsza w czasie, o którym mówimy. No jeżeli miliard zachorowało, a miliard 300 milionów żyło w ogóle ludzi, to właściwie olbrzymia część populacji, więcej niż połowa. I z tego powodu liczba ofiar śmiertelnych waha się od 50 do 100 milionów. Matko. Jeśli przyjmiemy tę liczbę 100 milionów, no to Hiszpanka jest z pewnością największą, najbardziej zabójczą, najbardziej niszczycielską pandemią w dziejach ludzkości. No tak, i znacznie większą, w gruncie rzeczy od wszystkich jakichś takich antroponiemorficznych, spowodowanych przez człowieka kataklizmów wojennych, załóżmy. Ale tak? Wyjął mi pan to z ust, bo wie pan, jak się uczyłem ja kiedyś w szkole o tym okresie historii, no to wiadomo,
Najpierw ruszyła wielka niemiecka ofensywa na Paryż, prawda? Walki na wszystkich frontach. Analizowaliśmy, jak wyglądał front wschodni, ofensywa Rennenkampfa, Samsonowa, wielkie kampanie wielkiej wojny, potem wojna polsko-bolszewicka. Olbrzymi katastrofa ludzkości, mowa o I wojnie światowej, miliony ofiar, ale tu się okazuje, że mniej więcej w tym samym czasie ludzkość dotyka coś o wiele bardziej potwornego, przerażającego, a jakoś to umyka dużej ilości. No tak, no to jest jakby, to już jest temat na kolejne pytania. Myślę, że to kwestia tego umknięcia właśnie Hiszpanki, no. Zarówno nam, jak i w dużym stopniu ludziom, którzy, znaczy współczesnym tej pandemii, jest bardzo istotnym jakby w ogóle elementem charakteryzującym to wydarzenie. W związku z tym mamy tutaj 100 milionów ofiar. Hiszpanka była nierozerwalnie związana z wojną światową. Mhm. Znaczy możemy założyć, czy ja mogę założyć, stwierdzenie, że gdyby nie wojna światowa, to nie doszłoby do pandemii. A chodzi o co? Przemieszczanie wojsk z kontynentu na kontynent? To jest kwestia tych pacjentów zero, tak? Kilku hipotez, z których jedna mówi, znaczy dwóch podstawowych, znaczy dwie podstawowe, jakieś poboczne. Wszystkie one prowadzą ku żołnierzom albo robotnikom. Nie robotnikom przymusowym, tylko w tym przypadku członkom Chinese Labor Corps. Takiej ochotniczej armii pracy, którą alianci zwerbowali w północnych Chinach i to prawdopodobnie oni przez ocean, przez Pacyfik, ponieważ do Europy płynęli, żeby uniknąć, skrócić do minimum czas przebywania na Atlantyku, na którym działały niemieckie łodzie podwodne, podróżowali przez Pacyfik, Stany Zjednoczone, a następnie tą północną trasą przez Atlantyk do Europy. Terminy, daty przejazdów dziesiątków tysięcy chińskich chłopów, poszukiwaczy przygód, awanturników, studentów, którzy jechali do Europy, pokrywają się z wybuchami epizodów zarazy na kontynencie amerykańskim właśnie. W tym samym czasie z tego samego, z podobnego miejsca podróżowali Amerykanie. No i z pewnością, gdyby nie te globalne ruchy dziesiątków i setek tysięcy, w przypadku armii amerykańskiej mówimy o milionach ludzi, mężczyzn i kobiet, to a później oczywiście mówimy o wojskach kolonialnych, o wszystkich szlakach komunikacyjnych, tak, o zaopatrzeniu. Czyli mamy właściwie kolejną analogię, chińską analogię, bo no, tam kolebką koronawirusa jest Wuhan w Chinach, więc to jest kolejna rzecz, która przypomina obecną pandemię, z którą świat się boryka. Były też fale, co jest ciekawe, prawda? On też tak. Przychodziła no to jest falami. Akurat, to jest charakterystyczne dla chorób wirusowych atakujących górne drogi oddechowe. Tak? Znaczy w przypadku HIV-a nie będziemy mówić o falach, załóżmy, tak? No tak. Ale oczywiście trzeba pamiętać o tym, bo my zawsze mówiąc o wielkich epidemiach czy pandemiach choćby XX wieku, moi rozmówcy mają tendencję do zapominania właśnie o pandemii AIDS, tak? I o pandemii HIV-a. No tak, ale to jest przenoszone, to jest powiem, co innego. Inną, nie wchodząc w technikalia, bo to jest jasne, ale no, krótko mówiąc, okres grypowy, czyli jesień, zima, tak, to jest ten okres, kiedy ta... A kiedy robi się cieplej, to oczywiście Hiszpanka też trochę ustępowała. Jest to fala jesienno-zimowa, a następnie wiosenna. Tak, tak, to jest... Z tym chińskim wątkiem jest coś, co mnie w jakiś tam sposób bawi, znaczy to, że amerykańscy, albo inaczej, piszący po angielsku historycy, amerykańscy i brytyjscy, mimo tego oczywiście, że to profesor Langford, czyli Brytyjczyk chyba, no, stworzył tą hipotezę, połączył fakty związane z Chinese Labor Corps, czyli on był jednym z twórców tej chińskiej teorii, to amerykańscy i brytyjscy historycy bardzo, bardzo intensywnie i mocno lansują tezę, że jednak w Stanach, że to jednak w stanie Kansas, w okolicach miejscowości Haskell, wiosną 18 roku, że tam się narodziła Hiszpanka, więc być może za 100 lat amerykańscy historycy będą twierdzić, że jednak koronawirus też się narodził. To był born in the USA. Born in the USA, okej. Okay. W Stanach Zjednoczonych ile ludzi zachorowało? Nie wiem, przepraszam, ale oczywiście i też nie jestem w stanie powiedzieć, znaczy w tym momencie ponad 100 milionów ludzi liczyła sobie populacja Stanów Zjednoczonych, czyli możemy założyć, że pewnie zachorowało, no 30-50 milionów na przykład. 650 tysięcy ludzi zmarło.
i w Stanach Zjednoczonych, znaczy oczywiście... 650 tysięcy zmarło, tak? A no to tak. Tak, w krajach Europy Zachodniej zmarło od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy ludzi. To nie chcę tak z głowy strzelać tymi liczbami, ale na przykład w Niemczech możemy mówić na przykład 200 tysiącach ofiar, tak? Więc naprawdę były... W Niemczech była bardzo trudna sytuacja, bo wskutek brytyjskiej blokady morskiej był ten straszny głód, prawda? Więc tam grypa była zwana erzat chorobą. Już. I to nie hiszpanka, tylko taka normalna sezonowa grypa, już koło 16 roku się mówi, że to jest właśnie erzat choroba. Okej. Okay. Tak? No. To co? Przechodzimy do Polski, proponuję, bo to jest to, co jest bardzo interesujące i to jest też temat pańskiej książki. I tu się schody zaczynają. I się zaczynają schody, tak? Dlaczego? No dlatego, że przede wszystkim zauważam, że zadał pan pytanie o tym, jak Druga Rzeczpospolita radziła sobie z Hiszpanką. No i swego zarania. Drugiej Rzeczpospolitej jeszcze nie było. No właśnie to chciałem powiedzieć. U swego zarania. Uważa się, że ten miesiąc pomiędzy połową października a połową listopada 1918 roku to jest ten czas, w którym Hiszpanka uderza, szczególnie w Europie i w Stanach, z największą siłą. No tak, ale Łukasz, rok 11 listopada 18 roku jest pewnym terminem umownym. Polska administracja istnieje właściwie już 2 lata, od aktu 5 listopada 16 roku. Ma pan Radę Regencyjną, ma pan polskie instytucje, szpitale, Czerwony Krzyż. No w Galicji jest autonomia. No więc jest to jakiś problem, który staje przed polskimi władzami, no jeżeli jeszcze nie pełni niepodległej Polski, to państwa polskiego na pewno. Ale to jest bardzo specyficzne państwo, powiedzmy sobie. Ono powstaje z 3 zaborów, prawda? Powoli się to wszystko łączy w jedno, więc z tym kłopotów jest mnóstwo. Są wojny na karku z bolszewikami, powstania śląskie i wszystkie inne wojny z sąsiadami. Z Niemcami, jeszcze do tego Czechosłowacją, tak? Ukrainą, tak. Litwą, Rosją. Ale mam dobre dla pana wieści. Z Łotwą i z Rumunią. Współpracujemy. Więc nie ze wszystkimi sąsiadami żeśmy walczyli o granicę. Ale dlaczego to mówię? Nie, w 18 nie mieliśmy granicy z Rumunią. No nie, no. Ale ja mam na myśli spośród wszystkich sąsiadów II Rzeczypospolitej. Okay, tak się zawsze mówi. Z dwoma tylko nie toczyliśmy żadnych wojen o terytoria. No z Węgrami jeszcze potem mieliśmy granicę. No tak, no, ale to już 38 rok, więc uznajmy, że... Ale też nie mieliśmy wojny. Uznajmy, że to jest końcówka. Natomiast... Nie, z Węgrami nie toczyliśmy wojny. No ja myślałem o tych dziesiątkach tysięcy skomunizowanych jeńców węgierskich wojennych, którzy przyłączyli się do rewolucji. I być może bardzo dużo Węgrów walczyło z żołnierzami polskimi potem. No tak, tak, no oczywiście, ale to już powiedzmy, że oni walczyli pod flagą czerwoną, a nie trójkolorową, więc jest to inna sytuacja. Ale wróćmy do naszego tematu, czyli państwo polskie rodzące się ma mnóstwo problemów. Tak. Wojny, próba połączenia tego w tych trzech kawałków w jeden. Powiem państwu taka ciekawostka, no był ruch lewostronny na terenie Austro-Węgier. Jak się jechało z Warszawy do Krakowa, to trzeba było w pewnym momencie z prawostronnego na lewostronny się przełożyć. To jest jeden tylko z drobnych miliarda problemów, z którymi borykali się Polacy. Okej, mamy pandemię. Co robią władze? Czy one się szybko zorientowały, że jest jakaś nowy typ grypy, czy coś się, czy to zajęło jednak trochę czasu? Znaczy, to ja bym zaryzykował stwierdzenie, że rozmiary tej pandemii w ogóle w gruncie rzeczy nie zostały rozpoznane. Świadomość tego, że pandemia jest, była. Podstawowym problemem było to, że grypa nie była traktowana jako groźna choroba. Lekarze powiatowi, bo tu też oczywiście w każdym z zaborów wyglądało trochę inaczej, ale możemy założyć, że to był taki podstawowy, taki, no nie wiem, chyba lepiej się znam na systemie zdrowia sprzed 100 lat niż teraz, w związku z tym lekarz powiatowy, tak, lekarze powiatowi nie mieli obowiązku zgłaszać grypy w cotygodniowych i comiesięcznych sprawozdaniach, które wysyłali wyżej do jakichś tam, na jakieś tam poziomy właśnie, okręgi, województwa, miasta, tak, to różnie działało w różnych częściach. Czyli nie było takiej danej bazy, jak obecnie Polski. Nie było bazy danych. Oczywiście część lekarzy robiła statystyki. Część lekarzy postulowała, że Hiszpanka musi wejść do statystyki. Faktycznie weszła. Na początku
I ja po prostu miałem w rękach dokumenty, faktycznie była dopisywana ręcznie do takich tabel, w których było kilkadziesiąt różnych chorób, oczywiście tak, może nie 50, ale 20 załóżmy, poczynając od uważanych za najniebezpieczniejsze, czyli tyfusu i cholery, dwóch tyfusów i cholery. Ja, dwóch tyfusów, plamisty, a drugi? Brzuszny. Dwie zupełnie... Dur, to dur. Przepraszam. To jeszcze coś. Nie. Oba funkcjonowały pod nazwą duru. Mm-hmm. Dur brzuszny to jest choroba bakteryjna, ale biorąca się z picia brudnej wody po prostu. No tak. Natomiast tyfus plamisty, który występował także pod nazwami tyfus albo dur powrotny i wysypkowy, to jest tak samo choroba, również choroba bakteryjna, ale ona jest roznoszona przez zoonoza, która pochodzi od szczurów, a na ludzi przenoszą ją wszy. Okay. Które gryzą. I to jest to, co się zwa- no znaczy, tak. Po pierwsze to jest warte rozróżnienia, bo mylenie tych dwóch chorób jest powszechne z racji tego, że na szczęście już jakoś zupełnie zostały wyeliminowane. Tak, mam nadzieję, że... Natomiast druga sprawa jest taka, że tyfus był tą chorobą, która w latach 1918-1922 na przykład odniosła miażdżące zwycięstwo w rywalizacji z Hiszpanką o obecność zarówno w takim krajobrazie symbolicznym, jak i w praktykach sanitarnych i medycznych rządu polskiego, administracji cywilnej, administracji wojskowej. Więc tego tyfusu nie uciekniemy tutaj, tak, jeśli chcemy rozmawiać o Hiszpance. To prawda, ale właśnie chciałem o to zapytać, bo nie ma tego, o czym pan mówi, czyli takiego jakiegoś centralnego rejestru. Dosyć późno, jak rozumiem, zdają sobie władze sprawę z tego, że dzieje się coś złego bardzo i jest ta pandemia. Ale to jest to pytanie, o które chciałem zapytać i pewnie wszyscy widzowie się na ten temat zastanawiają, którzy nas teraz oglądają. Czy życie naszych przodków w roku właśnie 18, 19 i 20 w II Rzeczypospolitej było poddane też rozmaitym takim obostrzeniom jak obecnie, czyli no powiedzmy sobie lockdown, maseczki, sterylizacja rąk, izolacja, a wreszcie szczepionki. Czy były tego typu, no czy więc, to jest w ogóle... Tak, więc teraz tak. Puszczono na żywioł. Polska, większość Europy jeszcze w tamtym czasie, ale przede wszystkim z pewnością... ta Europa Środkowo-Wschodnia nie przeszła wtedy jeszcze tak zwanej rewolucji epidemiologicznej, czyli takiego strukturalnej zmiany przyczyn śmierci z wysokiej umieralności niemowląt i chorób zakaźnych do chorób przewlekłych. Mhm. Czyli zasadniczo dzisiaj umieramy na raka i choroby serca, 100 lat temu umieraliśmy po narodzinach, na choroby wieku dziecięcego i na choroby zakaźne. W związku z tym, im dalej na wschód, tym Hiszpanka musiała autentycznie naprawdę rywalizować z mnóstwem innych chorób, które występowały w tamtym regionie endemicznie, czyli stale tylko na niskim nasyceniu, znaczy stale tylko na takim jakby, tak, na niższym poziomie nasycenia, przy czym każda z tych chorób, wiele z tych chorób miało potencjał do tego, żeby wystrzelać epidemicznie w każdym momencie. W związku z tym Hiszpanka musiała właśnie rywalizować przede wszystkim z tyfusami, z gruźlicą, z cholerą. Cały czas gdzieś za progiem czai się dżuma. Zresztą zapomniałem o tym powiedzieć, że 100 lat temu mnóstwo ludzi w Polsce i w ogóle w Europie było przekonanych, że nie mamy do czynienia z Hiszpanką, tylko mamy do czynienia z dżumą. I mam cały wachlarz artykułów prasowych, choćby z prasy polskiej, która mówi o tym, że no, w Krakowie to faktycznie jest już chyba dżuma, przy czym chodzi tutaj o dżumę w odmianie płucnej, a nie bubonicznej. Jeśli mam jeszcze chwileczkę, to też jest bardzo ciekawe. Czy ta dżuma, taka, którą znamy z tych bolesnych wrzodów pod pachami, w pachwinach. Odpadające palce i tak dalej. To jest to jest dżuma, którą roznoszą pchły, gryząc ludzi. Natomiast człowiek, który ma już te objawy buboniczne, może u niego się wytworzyć wtórne bakteryjne zapalenie płuc i wtedy on dostaje dżumy płucne i wtedy już sam plując po prostu krwią zarażoną, zaraża innych. I tak jak dżuma buboniczna jest bardzo zabójczą chorobą, ale załóżmy, Boże. Nie wiem, no połowa lub mniej niż połowa zarażonych może ją przejść, tak dżuma płucna no to w przypadku dżumy płucnej śmiertelność, zanim oczywiście wymyślono, opracowane zostały antybiotyki, no była na poziomie 100% właściwie. Przy czym oczywiście to nie grypa zabijała ludzi, tylko powikłania grypowe. Tak. I teraz człowiek, który faktycznie
miał ciężkie obustronne zapalenie płuc, coś co teraz nazywamy niewydolnością oddechową, a 100 lat temu lekarze mówili, że takie rzeczy to widzieli w płucach, jak otwierali ciała zmarłych, to mówili, że takie rzeczy to widzieli w płucach żołnierzy na froncie, którzy zostali zabici przez fosgen albo gaz, albo chlor, czy mieli płuca zniszczone, w ogóle wypalone przez gazy bojowe. Przepraszam, że panu wejdę słowo, ale parę razy publicznie powiedziałem, że urodziłem się za późno i wolałbym żyć w pięknym XIX wieku i proszę państwa, po wysłuchaniu pana Łukasza odwołuję to publicznie. Tutaj mówimy o ekstremalnych przypadkach choroby, natomiast spora część, jeden rozdział z mojej książki, noszący taką frywolną trochę nazwę na śmietniku, opisuje warunki sanitarne życia na przełomie pierwszej i drugiej dekady XX wieku w Polsce. Ja zapytam tak fachowo, ile gospodarstw domowych, drogi panie, miało kanalizację i bieżącą wodę? Nie wiem. Jaki teraz, procent? Nie wiem. Znaczy, inaczej odpowiem. Wróciłem w październiku, zdążyłem tuż przed lockdownem, zdążyłem pojechać do Wilna i zrobiłem, przez miesiąc byłem w Wilnie, robiłem kwerendę tam w jednym z archiwów wileńskich na dokumentach wydziałów zdrowia, najpierw Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, a potem Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej. I tam oczywiście też uzyskałem taką głębokiej introspekcji stanu sanitarnego Wilna i okolic 100 lat temu. Dowiedziałem się, że na przykład Szambo, znane nam swojskie i nie kojarzące się z jakimś bardzo zaawansowanym technicznie rozwiązaniem. 100 lat temu Szambo, czyli dół kloaczny, ale szczelny, pochodził od inżyniera francuskiego Chambo. I różnica pomiędzy tym naszym Chambo teraz, Chambelan, Chambonurek, to takie okropne określenia, a wyrafinowany system inżyniera Chambo sprzed 100 lat, no to jest właśnie miara tej różnicy. W Wilnie do tej pory na Śnipiszkach są domy, które są podłączone tylko do prądu. Nie mają ani kanalizacji, ani nie są podłączone do wodociągów. Ale kanalizacji w żadną stronę, tak? Ani nie dostarczana jest woda, ani... Znaczy nie mają wodociągów, ani nie mają kanalizacji, tak? Wodę czerpią ze studni. A to do rzeki. A to wylewają, a pozbywają się tego, prawdopodobnie mają właśnie jakieś takie szamba po prostu, tak? Albo po prostu do studzienki kanalizacyjnej. Na podwórkach. Rozstrzeliły nam się trochę... Tak. Pogubiliśmy wątki. Trzymamy się moim zdaniem cały czas tego głównego tematu. Wie pan dlaczego? Dlatego, że z reguły tego typu wszystkie choróbska i tak dalej, te paskudztwa, o których pan opowiadał z tamtego czasu, no właśnie rodzą się w dużej mierze przez to, że ludzie są, no nie myją rąk, nie, prawda? Znaczy, mają podstawowych zasad higieny, które dzisiaj mamy i to jest dla choroby raj. A w przypadku Polski 100 lat temu, czy ziem, które potem weszły w skład II Rzeczpospolitej, no to mówimy o tym, że ludzie nie mają domów, nie mają co jeść, nie mają w co się ubrać, tak? Nie mają butów. Więc rozumiem, że to jest właściwie państwa odpowiedź na to, czy były lockdowny i maseczki, to znaczy ale po prostu ludzie mieli inne problemy. Ale tak? Wracając jak do tego, to też mamy, idziemy jakby przemieszczając się od kresów tak zwanych tych ziem europejskiego pogranicza. W kierunku zachodnim sytuacja się zmienia. I tak naprawdę... No właśnie, oczywiście w XIX roku, jak armia polska idzie na wschód, no to te kwestie grypą hiszpanką mało kto się zajmuje. Chociaż faktycznie na Wileńszczyźnie tak nie jest. Tak? Znaczy, mimo tego, że był to w porównaniu z resztą ziem polskich, no także sanitarnie bardzo najbardziej zaniedbany obszar, to lekarze tą grypę zauważają, odnotowują ją i usiłują ją zwalczać, nie mając do tego żadnych środków. I to też musimy powiedzieć wprost. Tak? To znaczy 100 lat temu medycyna nie dysponowała właściwie żadnymi sensownymi środkami do tego, żeby zwalczać grypę w jej bardziej niebezpiecznym wydaniu, czyli jakiekolwiek powikłania. To znaczy o szczepionce nie było wtedy jeszcze zupełnie mowy. Została opracowana szczepionka, ale była to szczepionka na bakterie, które znajdowano w organizmach z powodu wtórnego bakteryjnego po prostu zakażenia górnych dróg oddechowych.
Dobrze, ale taka najprostsza rzecz, jakaś próba izolacji, rozdzielania ludzi, maseczek, są stare zdjęcia. Tak, i to są te kraje, no, które nie były pogrążone w zamęcie po prostu, tak, politycznym czy wojennym. Czyli w Polsce maseczek nie było. W Polsce maseczek ja się nie spotkałem, tak jak mówię, jeśli maseczki, znaczy jeśli były maski, to były to maski gazowe albo maski, które na twarzach nosili żołnierze, którzy doznali jakichś strasznych okaleczeń. I ran twarzy, po prostu mieli zdeformowane twarze. Pewne elementy lockdownu były w Galicji, w zaborze, jeszcze w zaborze austriackim we Lwowie i w Krakowie i w poznańskim. Przy czym oczywiście w gruncie rzeczy tak samo jak teraz. No, były stosowane dosyć wybiórczo. Wybiórczość takich działań epidemicznych jest, i to już antropologicznie, tutaj profesor Pesel to ujął, jest cechą immanentną walki z pandemią. Bo ludzka natura jest jakby taka, jaka jest, ale proszę powiedzieć konkretnie, jakie były elementy tego lockdownu? Zamykano szkoły, zamykano szkoły ludowe, to też się wiązało z oporami, z problemami, w związku z tym szkoły były zamykane. Mówimy tutaj o jesieni 1918 roku. Szkoły były zamykane na kilka tygodni, potem otwierane z powrotem. Zamykano kinematografy. Czyli to, co teraz. Mnóstwo było jakichś tam drobiazgów i szczegółów, na przykład uczniowie mogli chodzić do kin, ale z powodu obostrzeń przeciwgrypowych nie mogli uczęszczać na seansy po 19. I zastanawiałem się właśnie, czy to było tak, że, i tutaj już oczywiście docieramy do biopolityki, tak, znaczy, czy to było tak, że mogło być tak, że po tej 19 te sale były bardziej zatłoczone, ale może chodziło o gatunek filmów. O repertuar. Właśnie, też tak myślałem. Któryś z periodyków, znaczy chyba Kurier Poznański, pisał o tym, że właśnie Hiszpanka jest pod jednym względem, ma pozytywny wpływ, że kładzie kres urządzeniom tak antykulturalnym jak kinematografy właśnie. Tak. Natomiast inne elementy lockdownu, znaczy głównie to, tak? Czyli te kwestie kulturalne, czyli na przykład teatry były otwarte. Teatry były uważane, że teatry są... Też były aspekty takie, że na przykład teatry, na bilety, do których były droższe i do których przychodziła bogatsza i zdrowsza klientela, były lepiej opalane. W związku z tym było w nich cieplej. W związku z tym szanse, że coś się przeziębi albo złapie ten osłabiony organizm, były mniejsze niż w kinematografach. Myślę o jakichś innych, znaczy oczywiście, bo były... Kolej pruska miała poważne problemy, tak, w związku z tym, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi z personelu zachorowało. A co z prostytucją, która była na ówczesnych ulicach miast bardzo widoczna? To są te słynne w pamiętnikach historie, kiedy panowie wracają z knajpy, jakieś panie wychodzą z bram, wciągają ich do tych bram. No jednym słowem to inaczej było zorganizowane zupełnie niż obecnie. Czy policja zganiała te panie frywolne z ulic wieczorami? To też jest, to walka z prostytucją, tak? Znaczy to raczej, tu bym nawet powiedział, że to, bo to jest taki model, to tak mi się to chyba VAT wspominał, tak jak pojechał do Berlina i tam po prostu te prostytutki ławami szły w ogóle po chodnikach, spędzając z nich policję, normalnych ludzi w ogóle, tak, przechodniów. No w Polsce prostytucja miała jakiś charakter w ogóle masowy, tak? I taki znacznie bardziej, powiedziałem, utajony. To znaczy granica pomiędzy prostytutką, pracownicą seksualną, a kobietą zajmującą się innymi zawodami była bardzo, bardzo płynna. Czyli to dorywcze było płynna, po prostu, tak. Wielokrotnie tak. Nie spotkałem się z... Znaczy oczywiście dokumenty sanitarne czy papiery wydziałów zdrowia są pełne postulatów i najróżniejszych dyskusji dotyczących skuteczniejszych metod walki z prostytucją. Pamiętnik Broniewskiego jest dobrym przykładem tego, jak to wyglądało w rzeczywistości, albo na przykład Maciejewskiego, tak? Natomiast nie spotkałem się z takim konkretnym związkiem pomiędzy ani tyfusem, ani Hiszpanką, a prostytutkami, znaczy prostytucją, znaczy prostytucja miała swoją chorobę, czyli były to choroby weneryczne. No jasne. I tutaj mówimy, tak, były spisy przeciwweneryczne i mówimy o czasach, w których na przykład, nie wiem, tam w XIX czy którymś roku 40% społeczeństwa jest chorych na choroby weneryczne różne. I to jest średnio i to na przykład, ale to się pokazuje, że 30%, z tego 30% kobiet, 70% mężczyzn. Czyli wychodzi na to, że tam, nie wiem, 50% mężczyzn w Polsce ma w najlepszym przypadku trypra, a w
gorszym syfilis. Tak, to był koszmarny problem, natomiast tak się śmiesznie złożyło, że dzisiaj rano przeglądałem książkę Józefa Mackiewicza, takie wydała teraz pani Nina Karsow w kontrze jego teksty ze słowa. Między innymi Mackiewicz znalazł przewodnik dla niemieckich żołnierzy z 16 roku, wydany przez armię niemiecką, która stacjonowała w Wilnie. Co jest ładnego do obejrzenia w Wilnie, jak spędzić miło czas na przepustce w Wilnie. Było napisane między innymi właśnie coś takiego. Bawcie się, pijcie, róbcie co chcecie, ale broń, strzeżcie się kobiet. Strzeżcie się ulicznic, bo one wszystkie są chore. No. I jest, jeszcze powiem panu, jaka była piękna puenta, było napisane tak. Żołnierzu, przypomnij sobie w takim momencie o swojej ukochanej Mädchen, swojej narzeczonej, która czeka na ciebie gdzieś w Bawarii i wtedy będzie ci łatwiej oprzeć się pokusie. Więc był to rzeczywiście problem. Ale dlaczego pytałem o te prostytutki? No bo skoro to się przenosiło drogą kropelkową, skoro ten kontakt intymny był między mężczyzną a kobietą, no to domyślam się, że to był też przy ówczesnym rozpowszechnieniu prostytucji pewnie gigantyczny problem. Mówimy o mówimy o przede wszystkim masowych demonstracjach ulicznych. Tak. Różnych, znaczy masowych, znaczy w ogóle no masowych wystąpieniach ulicznych, tak? Mówimy o, nie wiem, no, o tym, co się dzieje na ulicach Krakowa, co się o wojnie domowej we Lwowie, która trwa przez miesiąc. Polsko-ukraińskiej o Lwów wojnie, tak. Ale wie pan, co zapomniał pan jednej najważniejszej rzeczy? Front! Przecież to jest największy problem. Jest, ile jest ludzi zmobilizowanych w roku, powiedzmy, 19? No pewnie jak się tego zbierze, gdzie? To jest mniej. W Europie czy nie, w Polsce? Ja mówię o Polsce. Ja mówię, że przecież jest front wschodni, który stoi, no ale są te wszystkie intendentury, tak, jest znaczy wojsko, front, ludzie się przemieszczają ze wschodu na zachód. W tym kontekście, że kolej jest jakby takim, pociągi są niesamowicie zatłoczone, stacje kolejowe są brudne i zatłoczone, to jest z pewnością miejsce, w którym... I dlatego chciałem dopytać wojsko, bo to jest mnie ciekawi bardzo. Tak, znaczy, jak polskie wojsko sobie radziło? Znaczy, jeśli rozmawiamy o tym, jeśli czytam o kryzysie epidemicznym czasów tej długo liczonej pierwszej wojny światowej, tak? Najpierw wojny imperiów, potem wojny państw narodowych, no to faktycznie wygląda na to, że tak naprawdę jedyną instytucją, która jest w stanie sobie w Europie Środkowo-Wschodniej skutecznie poradzić z tym kryzysem, jest armia i najlepiej jak to jest armia niemiecka, powiedzmy austriacka, tak? Ponieważ Austriacy też sobie całkiem nieźle Wojsko Polskie, z tym dawali. Wojsko Polskie, w Wojsku Polskim problem grypy nie istnieje praktycznie, co mnie bardzo intryguje, znaczy być może jest to tak, że faktycznie w momencie, w którym to główne uderzenie grypy spada na społeczeństwo, no do tego wojska jeszcze nie ma, albo jest właśnie tak jak Polnische Wehrmacht, tam nie wiem, 2500 żołnierzy w Garwolinie i w Warszawie, ich tam było trochę więcej, tak, ale to było, że tam 20% Polnische Wehrmacht uległo grypie, tak, tylko że jak weźmiemy ten, no to te 20% się okazuje, że to jest kilkuset ludzi w ogóle, tak? No. Dokładnie. I jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład katastrofalny stan umundurowania Wojska Polskiego, o czym też zapominamy w ogóle, tak? Znaczy ja poświęciłem w przyszłej książce, nad którą pracuję teraz, zatytułowanej Smoki i wszy. Polska w czasie zarazy 1918-1922. Poświęciłem dużo miejsca właśnie kwestii umundurowania, bo jest wstrząsająca, ale też fascynująca i w ogóle bardzo interesujące są sposoby, w jakie Kwatermistrzostwo Wojska Polskiego usiłało rozwiązać ten problem. Ostateczną, częściową ulgę przyniósł znowu wujek sam. Tak, tak, to słynne amerykańskie sorty amerykańskie. I mundury. Ponad 1,5 miliona sztuk umundurowania. Amerykanie przywieźli do Europy 250 milionów sztuk umundurowania. No tak. Część tego trafia, więc natomiast trzeba oddać jakby sprawiedliwość i honor zdolnościom kwatermistrzowskim armii, no, która nie była armią w takim tego słowa rozumieniu jak dzisiaj, albo nawet w 1939 roku, tak? Znaczy to w dużej mierze był też konglomerat różnych oddziałów z różnych, oficerów z różnych zaborów. Armia austriacka, legiony, armia niemiecka, armia rosyjska, do tego jeszcze dużo jakichś grup paramilitarnych, tak, jakichś oddziałów partyzanckich, luźno powiązanych. I to wszystko trzeba było skleić w jakąś jedną w kontekście, tak, na przykład, machinę wojenną. I oczywiście tutaj zagrożenie był tyfus, tak? Znaczy zagrożenie był tyfus, ale też dlatego, że z tyfusem było wiadomo, jak walczyć. Znaczy było, w odróżnieniu od grypy, było
mniej więcej teoretycznie wiadomo, co trzeba robić, żeby uchronić armię od tyfusu. Wzorce były oczywiście niemiecko-austriackie. To trzeba przyznać, że podczas już na przełomie 14 i 15 roku w Serbii, podczas tego wielkiego odwrotu, to jest 15 rok, tak? Mhm. Odwrót Serbów przez Albanię, znaczy odwrót armii serbskiej w kierunku Morza Śródziemnego. Już wtedy w Serbii wybucha straszna epidemia tyfusu. W Polsce ta epidemia tyfusu wybucha podczas ewakuacji armii rosyjskiej z Królestwa po ofensywie gorlickiej. I od 1915, no właśnie, mieliśmy rozmawiać o Hiszpance, wybucha na dwóch kontynentach, znaczy w Europie i w Rosji wybucha prawdopodobnie największa w historii pandemia tyfusu, która pochłonęła setki tysięcy, jeśli miliony ofiar. No, no właśnie, bo ale przed spotkaniem, jak pana zapraszałem przez telefon, jak pan pamięta, powiedział pan, że wojsko sobie świetnie poradziło Polskie z tyfusem. Niech pan powie, bo to jakiś sukces. Znaczy, bo tak opowiadamy znaczy, o tym, że, pan, że było skromnie i no przaszli, tak, ale to w skali tego, no to no, znowu ciężko opowiadać o tutaj całym wachlarzu działań, które polegało oczywiście przede wszystkim na stworzeniu infrastruktury sanitarnej, to znaczy na stworzeniu sieci łaźni, pralni, odwszalni i punktów fryzjerskich, których żołnierze właśnie musieli być umyci, ogoleni, natarci szarą maścią rtęciową, która zabijała wszy, a ich mundury i ich bielizna musiały zostać poddane dezynfekcji. Czyli przez co najmniej 2 godziny musiały przebywać w komorze, w której było powyżej 100 stopni. Wtedy wszy i ich jaja, czyli gnidy, umierały. No i ten proces, i to się wydaje proste, tak? No ale na przykład, no nie wiem, nie ma drewna, tak? Albo nie ma bielizny na zmianę. Albo mundury są w tak złym stanie, że się rozpadają. Mnóstwo różnych problemów. A oczywiście nawet taki umyty i ostrzyżony i przebrany żołnierz następnej nocy nocuje w chłopskiej chałupie po prostu, tak? Która cała chodzi od tych szczepień. Została na przykład przeprowadzona właśnie masowa akcja szczepień Wojska Polskiego i mogę zaryzykować stwierdzenie, że nie wiem, może nie wszyscy, tak? Ale większość żołnierzy, szczególnie w tych jednostkach na wschodzie, były oczywiście, i kolejno były kordony sanitarne, tak? Punkty kontrolne w węzłach komunikacyjnych służące temu, żeby żołnierz, który wraca gdzieś spod Płockirowa na przepustkę do Śremu w Wielkopolsce, żeby pod żadnym pozorem tych wszy i tego tyfusu nie zawlókł do centralnej Polski, a tym bardziej do Wielkopolski na Pomorze. I to się w dużym stopniu udaje. A jeśli mówimy o szczepionkach i teraz oczywiście już tutaj nawiązujemy do sytuacji aktualnej, to setki tysięcy żołnierzy polskich zostały w ciągu 2 lat zaszczepione przeciwko tyfusowi. Jedną kwestią to jest to, w jakim stopniu ta szczepionka była w ogóle skuteczna, ale no samo przedsięwzięcie logistycznie się udało. Natomiast jeśli rozmawiamy teraz o Pfizer, tak? O szczepionce Pfizera i tym, że można ją w temperaturze minus 20. 100 lat temu szczepionkę robił lekarz. Aha. Pułkowy albo dywizyjny w ogóle, czy tam szef sanitarny i oni samemu ją w jakimś polowym laboratorium majstrowali tą szczepionkę, a następnie po kolei stemplowali tak. Oczywiście nie przestrzegając żadnych, no ale to się udało. Urwał pan zdanie, nie przestrzegając żadnych zasad, czyli? No antyseptyki, tak, znaczy te igły, strzykawki oczywiście były wielorazowego użytku, tak. Chociaż autoklawy, teoria zarazkowa święciła wtedy swoje pierwsze triumfy, tak? W związku z tym no, zasada tego, że to wszystko trzeba wyjaławiać, no, była znana oczywiście. No znana, ale by zdarzało się, domyślam się, że cały pułk został zaszczepiony jedną igłą. A propos tego, co pan mówił o chorobach wenerycznych, to mi jeszcze właśnie pan mówił o tym, że żołnierze w Wilnie byli, znaczy tak, niemieccy żołnierze na przepustce w Wilnie mieli unikać kobiet. Szef sanitarny Wojska Polskiego, pułkownik Bernatowicz, miał bardziej takie pragmatyczne podejście do tego i nowoczesne i pisał do polskiej misji zakupowej w Paryżu, że trzeba kupić na początek 10 tysięcy prezerwatyw, najlepiej szwajcarskich. I teraz uwaga, dobrze używana prezerwatywa po każdym użyciu płukana i przyzwana talkiem może służyć żołnierzowi przez rok. No. Więc witamy w pięknym wieku XIX. No tak, tak. To też przypomina mi z kolei scenę z filmu CK Dezerterzy. Pamięta pan, kiedy jadą
Cała nasza ekipa głównych bohaterów koleją do Wiednia, z tego co pamiętam. I, do Budapesztu. Czy do Budapesztu, tak. I ktoś tam właśnie, tacy sędziwi, stateczni obywatele, dumni z żołnierzyków, którzy wracają z frontu, pokażcie ordery, oni wyjmują ordery, tak, a między tak, nimi właśnie garściami, wiszą używane... Bezpieczniki tak, albo prewentery. Prezerwatywy. Bezpiecznik, prewenter. Prezerwatywa też, kondon. Dobrze. Okej, to pora może na podsumowanie. Pierwsze pytanie jest moje takie do pana. 18, 19, 20 i co? I nagle koniec? Co się stało, że mimo tego, jak pan pokazał, że no powiedzmy delikatnie, że władze państwa polskiego no nie mogły pewnie, nawet gdyby bardzo chciały przy tamtym skali problemów, stosować jakiejś wielkiej kampanii, takiej jak obecnie stosowana, antypandemicznej, to mimo wszystko w 2020 roku to po prostu co, wygasło? Wygasło, wygasło. Jak to się stało? Na całym świecie. Znaczy, dlaczego? Grypa, znaczy wirus Hiszpanki narodził się tak jak koronawirus, czyli narodził się w wyniku tak zwanego skoku antygenowego albo skoku międzygatunkowego, to znaczy nieznany dotąd szczep wirusa grypy, podobnie jak nieznany dotąd szczep koronawirusa. Mhm. W przypadku wirusa grypy był to najprawdopodobniej szczep ptasiej grypy u dzikiego ptactwa, ptactwa domowego, za pośrednictwem świni przeskoczył na ludzi. Tak? Znaczy ten skok antygenowy, to chodzi o radykalne zmiany w budowie wirusa, ale także o to, że faktycznie wykonuje figurę gimnastyczną, znaczy przeskakuje pomiędzy gatunkami. I ludzie po prostu byli całkowicie wobec tego, tak jak jesteśmy nie stuprocentowo przygotowani do tego, żeby nawet po zaszczepieniu odpierać tego wirusa grypy, którego znamy z wiosny, ale on zdążył już przez lato i jesień wyewoluować, zmutować i atakuje nas nowa wersja. Tak w tamtym przypadku no to była całkowicie nowa wersja. W związku z tym po prostu no ludzkość, tak jak się mówi teraz, tak no zyskała tą odporność gatunkową i tyle w gruncie rzeczy. No. Tak, i tyle. Natomiast też z pewnością uspokojenie się w jakimś tam stopniu sytuacji, chociaż o Polsce no ciężko mówić w tym przypadku o uspokojeniu się sytuacji. Nie, no powiedzmy, no, walki wygasły w październiku 2020 roku, potem długa zima. I potem już koniec, prawda? Traktat no tak, ale potem w marcu fale, to też kwestia wirusa, znaczy tak, że w przypadku polskiego tego kryzysu epidemicznego, to na przykład zima 21 na 22 rok, czyli pierwsza zima po pokoju ryskim, no to jest straszna tragedia humanitarna i katastrofa epidemiczna, ponieważ powracają repatrianci wszyscy. I jeszcze oni przynoszą to z kolei z Sowietów, tak? Tak? Wspomniał pan, że to nazywana była chorobą bolszewicką, tak? Czyli tak, przyszła ze wschodu. To co, najważniejsze? W związku z tym, tak, znaczy to wygasło samo z siebie w gruncie rzeczy. No nie mówiliśmy o liczbach. No właśnie Polski, to jest to, co chciałem zapytać, no jako ostatnie pytanie dotyczące polskiej pandemii, rak 18-20. Ilu Polaków, jak pan szacuje, zginęło wówczas? Ja jako pierwszy dałem sobie trud, żeby dokonać jakiejś symulacji. Częściowo to konsultowałem ze specjalistami, wirusologami. Może nie będę wymieniał ich nazwisk, żeby tutaj ich żeby nie byli współwinnymi, ale oni potem cytowali w artykułach już w prasie naukowej, w ogóle zagranicznej, medycznej. Mhm. Cytowali te moje ustalenia. Więc ja tak bardzo, bardzo... To nie będziemy mówić tutaj już o ilości zachorowań, tak? No bo wiadomo, nie, że to idzie... ofiary śmiertelne. W trzech falach, tak? Znaczy w tych trzech rocznych falach na przełomie 2018 i 19, 19 i 20, załóżmy jeszcze w 20, jeszcze w 20 na jesieni, chorować mogło, umierać rocznie mogło od 60 do 130 tysięcy ludzi. Rocznie. Przy czym zakładamy, że... Zakładam, że prawdopodobnie oczywiście w tym 18 roku, na przełomie 18 i 19 roku ta liczba mogła być największa. Mhm. Czyli mówimy o blisko pół... niecałe pół miliona ludzi, tak? Ofiar śmiertelnych. To jest absolutnie szokujące. My, tak jak teraz rozmawiamy, mam to nawet wypisane, jest obecnie około 25 tysięcy ofiar koronawirusa. No to czyli no kilkunastokrotność tego. To jest w ogóle szokujące absolutnie. No, no tak, tak, tak. I też i jakby, a też
No, równie szokujące jest to, że to budzi niedowierzanie. Tak? To znaczy, że tak. się patrzy na te tabele statystyczne i się mówi przecież, ale gdzie ci ludzie się podzieli? Tak? Tak. Przy czym mamy właśnie tą pulę tych tam, nie wiem, 2 czy 3 milionów ludzi między 1915 a 1922 rokiem, których nie ma, tak. I oni nie wszyscy zginęli przecież, no, no tak, na wojnie zginęło 600 tysięcy żołnierzy polskich. Wielka katastrofa taki. A mówimy jeszcze, oczywiście, a w tym momencie z danych statystycznych dotyczących tyfusu mówią, że w samej pierwszej połowie 19 roku 20 tysięcy ludzi zmarło na tyfus. Przy czym możemy założyć, że tak jak teraz, myślę, że w przypadku tyfusu 10, no, no nie wiem, no, no ale znikoma część ludzi umierających na tyfus trafia do statystyk, tak? No tak, jasne. No szczególnie jeszcze proszę pamiętać o tym nie mówiliśmy, że jakieś tam pan, wschodnie części Polesia czy Wołynia, tak, no to nie sądzę, no. że tam ktokolwiek w ogóle zgłaszał, że... Pokucie. Że ktokolwiek tam choruje, prawdopodobnie tych ludzi po prostu oni umierali poza statystykami. No więc mamy, drodzy Państwo, zobaczyliśmy jak wyglądało to 100 lat temu, to jest taki właśnie... Też ciekawa koincydencja, że równo wiek temu, prawda? Czyli, pierwszy raz o tym pomyślałem. Wie pan? No poważnie. Mówię, że 100 lat temu, ale zawsze za mnie taki naturalny, to będzie, że faktycznie równo... No nie, nie równo, no się tak, 102 się. Lata. No, 102 lata, lata, ale no powiedzmy, że... 101, bo zaczęła się w 19. Tak, że, mhm. że 101 no, lat. No ale zaczęła się w 19, ale Hiszpanka tak naprawdę zaczęła się w 17 już. Tak, no ale powiedzmy, że jest to mniej więcej 100 lat. Mamy zupełnie inne społeczeństwa, inny świat, inną Polskę. Całe szczęście, jak pokazaliśmy Państwu na przykładzie cyfr, pandemia koronawirusa nie jest tak potwornie zabójcza, jak pandemia Gdybyśmy przełożyli te proporcje z Hiszpanki na współczesną populację świata, to zmarłoby 430 milionów ludzi, czyli tyle, ile ludność Unii Europejskiej po Brexicie. Matko Polska. No. To najlepiej chyba świadczy o tym, z jaką katastrofą mieliśmy do czynienia, miała Europa do czynienia. Ale tak jak rozmawialiśmy, w Stanach już te statystyki wyglądają bardzo tak, podobnie. Tak? W Stanach podobnie. To co, to może no nie unikniemy tego. Trochę wcześniej przed programem zdradzę Państwu, rozmawialiśmy. A niech Pan dwa słowa powie też o współczesnej sytuacji. Będzie trzecia fala? No jesteśmy obaj, zgodziliśmy się z tego, że obaj jesteśmy zainspirowani artykułem w Gazecie Wyborczej. Tak, tak. Wywiadem z panem doktorem Adamem Kruszewskim. Który, i dlaczego ja od pana o to pytam? Bo on powiedział coś, co właściwie się idealnie zgadza z tym, co pan powiedział. To znaczy on mówi, no jakie szczepionki, o co wchodzi? Przecież za 100 dni, on powiedział, 20 milionów Polaków przejdzie koronawirusa. Wszyscy będziemy mieli właśnie tą, populacja osiągnie tą odporność populacyjną stadną. I co? Po wirusie. On twierdzi, że już 100 dni i wszystko się skończy w sposób naturalny. No mniej więcej tak sam sposób, jak wygasiła się przed 100 laty pandemia Hiszpanki. Myśli pan, że to się może zdarzyć? Tylu wybitnych wirusologów i lekarzy w ostatnim roku formułowało różne bardzo radykalne i kategoryczne sądy, które po 2 tygodniach okazywały się całkowicie nietrafione, że w sumie no... A ja jestem historykiem, a nie lekarzem, więc no właśnie jestem historykiem medycyny, powiedzmy sobie, że właściwie... Nie czuję aż takiej presji, no ale wydaje mi się faktycznie, znaczy, co ma być tą trzecią falą, czy o czym mówimy, tak? Czy mówimy o zachorowaniach w marcu i kwietniu, to raczej nie będzie trzecia fala, tylko to będzie no, fala jesienno-zimowo-wiosenna chyba. Myślę, że na jesieni przyszłego roku już nie będzie takiego problemu chyba. No. Oby. Znaczy, ale to jest gdybanie, tak? Znaczy, mnie interesuje bardzo program szczepień. Bo to jest coś ekscytującego i to jest coś, co możemy porównywać właśnie do może nie do szczepień tyfusu. W połowie lat 70. teraz zawahałem się. Gerald Ford. W połowie lat 70. tak. Sprawdzimy. Przepraszam. Sprawdzimy nasz wypadek. Gerald Ford. Zresztą doktor, który go szczepił, nazywał się Lucas i to zapamiętałem, prawda? Mhm. Z racji mojego imienia, przepraszam. Okazało się, że, że żołnierzy amerykańskich zaatakowała ta sama grypa, co 60 lat wcześniej, czy tam 50 parę, czyli właśnie H1N1, została podjęta po raz pierwszy w historii w ogóle próba masowych szczepień w Stanach. Trzeba było zaszczepić około 40 milionów najbardziej zagrożonych właśnie seniorów i... Znaczy, wszystkim chyba seniorów chcieli zaszczepić.
No i nie wiadomo, jak się to w gruncie rzeczy skończyło. To znaczy, akcja nie została doprowadzona do końca. Nie udało się zaszczepić wszystkich, ale zaszczepiono miliony ludzi. Natomiast związało się to z ogólnonarodową histerią, z tym, że tutaj właśnie prezydent, FBI, CIA i w ogóle cokolwiek usiłują wykończyć ludzkość. Koszty procesów sądowych, które zostały potem wytoczone w związku z... Była świetna rzecz, że jeden z doradców prezydenta powiedział, że w ciągu tygodnia po szczepieniu, i tutaj rzucił jakieś takie wielkie liczby, nie wiem, 1 200 000, 50 000 ludzi dostanie zawału, dostanie wylewu, umrze na to, tamto, siamto. Nie miało to żadnego związku ze szczepionką, wynikało to tylko po prostu z prawa wielkich liczb. Ale on wskazywał, że natychmiast opinia publiczna powiąże ze sobą te dwa niezwiązane fakty. W związku z tym właśnie to, co mnie ekscytuje teraz, jak w najbliższych miesiącach zostanie przeprowadzona ta akcja szczepień na świecie i w Polsce. Wielkie przedsięwzięcie. Premier powiedział parę dni temu, że 60 milionów dawek zostało kupionych. 60 milionów plak zostanie zaszczepionych. Nie. Pod warunkiem, że po dwa razy, to tak wtedy. Nie, ale 60 milionów dawek, więc rzeczywiście dla polskiego państwa będzie to przedsięwzięcie olbrzymie. I mówiliśmy przed programem, że mamy nadzieję, że polskie państwo ten egzamin zda. Ale to, co ja mam najbardziej nadzieję, to wreszcie, że będziemy mogli normalnie żyć. Że wróci świat do normy, do pięknych czasów sprzed koronawirusa. I jeszcze taka jedna rzecz, która muszę powiedzieć, że mnie, wie pan, najbardziej przeraża, no bo oczywiście no, koronawirus jest rzeczą no, straszną. Nigdy za czasów nas, naszego pokolenia i pokolenia naszych rodziców coś tak strasznego się nie zdarzyło i co by wpłynęło tak bardzo na codzienne życie. Może no, druga wojna światowa, nie? Ale pytanie, czy rozmawiamy o ofiarach, czy rozmawiamy o, znaczy, o ofiarach w ludziach, czy o nie wiem, no, różnych obostrzeniach związanych z życiem. O wszystkim, wie pan, ale... Ja nie wiem, ale rzucam, nie wiem, czy stan wojenny nie był dla polskiego społeczeństwa większą traumą niż koronawirus na przykład. Dobrze, no ale w wymiarze ilości ofiar jednak koronawirus jest bardziej zabójczy niż Jaruzelski, przy całej mojej antypatii do Jaruzelskiego. Mamy prawie 30 000 ofiar już teraz, ale wie pan, co jest najbardziej przerażające dla mnie, to są tak zwane ciche ofiary pandemii. Czyli ja nawet wypisałem sobie tutaj na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania. W listopadzie 2020 roku umarło 60 000 Polaków. W dokładnie tym samym miesiącu w roku 2019, czyli rok wcześniej, 30 000 Polaków. Więc mamy różnicę 30 000. Ale ta różnica to jest tylko 11 000 zmarło na koronawirusa, więc mamy 19 000 ludzi, którzy zmarli z tego powodu, że nie mogli się dostać do lekarzy, że bali się pójść do lekarza, że nie zostały wykryte u nich, nie wiem, nowotwory, tak, że nie mogli leczyć na przykład chorób przewlekłych, prawda? I to jest właśnie, wydaje mi się, że wszyscy się skupili na koronawirusie, cała służba zdrowia na tym została, tym zadaniem się zajęła, a gdzieś odpuszczono właśnie starszych ludzi, bardzo, którzy popadają w depresję i odbija się to na ich zdrowiu i też o nich myślę i mam nadzieję, że będziemy to mieli szybko za sobą. No to też jest, to też pana uwagi otwierają mnóstwo kanałów jakby dyskusji, interpretacji. Tak. Znaczy, rozmawiamy o tym właśnie, co pan powiedział, ale też o tych utajonych ofiarach koronawirusa, które będą rozciągnięte na przestrzeni miesięcy, lat albo dekad później. Tak? Tak. Oczywiście rozmawiamy o tym niesamowitym uderzeniu w gospodarkę, w różne branże gospodarki. No i w ogóle o potem długofalowych skutkach pandemii. Znaczy, każda pandemia, którą się zajmowałem, takie skutki miała najróżniejsze, tak? Dżuma Justyniana zniweczyła próby ponownego zjednoczenia Cesarstwa Wschodniego i Zachodniego, tym razem pod egidą Wschodu. Wszyscy wiemy, albo przynajmniej no, czytaliśmy o tych zmianach w strukturze ekonomicznej i społecznej zachodniej Europy, które nastąpiły po czarnej śmierci w średniowieczu. Hiszpanka miała najróżniejsze długofalowe efekty w różnych częściach świata. Tak? W Indiach przyspieszyła proces demokratyzacji i dekolonizacji. W RPA na przykład przyspieszyła proces, znaczy tak naprawdę dała asumpt do pierwszych kroków w kierunku zbudowania systemu apartheidu. Myślę, że nikt nie jest w stanie w tym momencie, przewidzieć możemy, ale które z tych... Tak, ale ciekawe jest to, że nawet w momencie, kiedy pandemia przestanie zarażać i koronawirus, wygaśnie, to nadal jej skutki, konsekwencje i skutki będą trwały. Miejmy nadzieję, że jakoś je przełamiemy. Również gospodarcze, o tym nie mówiliśmy. Mnóstwo firm splajtowało.
Panie Łukaszu, drodzy Państwo, zagadaliśmy się strasznie, ale bardzo sympatycznie się z Panem rozmawiało. Temat tragiczny, straszny, przerażający. Temat, który bardzo mało znany. Są też nie wątki optymistyczne różne. Tak? Są wątki optymistyczne, ale wie Pan co, ponieważ już niestety czas nas goni. To nie będziemy rozmawiać. Nie, mam inną propozycję, bo drodzy Państwo, ja chciałem Państwu w ogóle powiedzieć, jak zaczęła się moja przygoda z Łukaszem Mieszkowskim. Mianowicie ja jestem fanem Pańskiej książki numer jeden, prawda? Tajemnicza rana, proszę bardzo. To jest książka wydawnictwo WAB. I strasznie chciałem Pana w ogóle zapytać, o jeszcze parę pytań zadać na ten temat. To jest książka, która dekonstruuje mit, słynny mit czołgu pułapki w Powstaniu Warszawskim. Oczywiście nie zdążyliśmy, bośmy się zagadali na temat pandemii i tej wielkiej tragedii sprzed 100 lat, ale mam taką propozycję i prośbę. Czy byłby Pan tak dobry i zgodził się przyjść jeszcze raz do programu? Z przyjemnością. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję w takim razie i obiecuję, drodzy Państwo, że Pan Łukasz Mieszkowski wkrótce będzie gościem i porozmawiamy o innym temacie, równie i przerażającym i tragicznym, czyli katastrofie na Kilińskiego w sierpniu 1944 roku w trakcie Powstania Warszawskiego. Tymczasem dziękuję Panu bardzo za udział w rozmowie i przyjęcie zaproszenia do tej dyskusji. Ja dziękuję. Dziękuję Panu. Dziękuję. Moim gościem był Pan Łukasz Mieszkowski, autor książki Największa pandemia Hiszpanki u progu niepodległej Polski, wydawnictwo Polityki. Drodzy Państwo, lajkujcie nasze filmy, subskrybujcie kanał i wspierajcie nas na portalu Patronite, bo bez Państwa nie damy rady i nie będziemy mogli zrealizować wszystkich mocarstwowych planów, jakie mamy. Piotr Zychowicz, Historia Realna.